Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień, jest niedziela, godzina poranna, jak dla mnie, bo 10 rano, ale już z moim bratem jedziemy sobie na wycieczkę, przepiękną wycieczkę. I słuchajcie, tak jak były u nas sztormy, to wszystko się na dzisiaj uspokoiło, jest bezchmurne niebo, pięknie świeci słońce i jedziemy sobie do Reykjanes, czyli do tej części Islandii, w której przylatujecie do Islandii, jeśli odwiedzacie Islandię. I jedziemy sobie przepięknym nowym samochodem Volvo. Jakim? XE? Nie, jakim? X60. XC60. Ponieważ jedziemy zrobić dla tego samochodu zdjęcia i będziemy właśnie cały dzień tutaj coś ciekawego zwiedzać. Także mam nadzieję, że bateria mi się nie skończy, że karta mi się nie zakończy. Więc dużo nie będę gadać i będę Wam w krótkich sekwencjach właśnie pokazywać Islandię. No, jedziemy właśnie w stronę lotniska i widać po prawej stronie taką górę, która nazywa się Keilir. Wygląda jak namiot i przed nami są całe złoża lawy, które dawno, dawno temu była erupcja i to wszystko tak od setek lat tutaj leży na Islandii, porośnięte jest trawą, także nawet jak jest zima, to jest dość piękne i zielone. Piękna pogoda, przed nami jest stara baza amerykańska, w której dziś mieszkają ludzie i tu w 2006 roku właśnie armia amerykańska stąd została wyproszona, ponieważ Islandia nie chciała więcej właśnie Amerykanów i dziś tu w tych blokach dużo też Polaków mieszka, ale są właśnie mieszkania, posprzedawali część mieszkań i tak właśnie, tu była kiedyś baza i to było zamknięte, nie można było na ten teren w ogóle tam wjechać, gdzie te bloki stoją. Wjeżdżamy do miejscowości Sandgerði. Zobaczcie, jakie tam widać piękne fale. Malutka miejscowość, tak właśnie mieszkają ludzie w takich małych miejscowościach. Po prostu jest może nie kilka, tutaj jest więcej tych domków, ale jak widzicie, nie jest to ogromne jakieś miasto. Nie wiem, ile tu ludzi mieszka, może z 700 osób mieszka, nie? Z 1000? Trzeba byłoby sprawdzić, ale nie są to duże miejscowości. Malutkie Sandgerði. Będziemy stąd zaraz gdzieś wyjeżdżać. Zgubiliśmy się, jak zwykle. Widzicie, w takich małych miejscowościach też się można zgubić, jak się nie jest stąd i nie wie się, gdzie się jedzie, ale my jedziemy w jakieś takie inne tereny, nie zabudowane. Pusto i trawiasto. Domki letniskowe tutaj stoją, także tu ludzie przyjeżdżają, żeby odpocząć na pewno. Mają swoje domeczki. Mały przystanek w pięknym samochodzie, kochani. Fajny samochód. Piękne fale. Jest cudownie, jest wspaniale. Zobaczcie, jakie koniki tam stoją. Islandzkie kuce. Zobaczcie, ile ich tam jest. Ponad 20. Pięknie to wygląda. Znowu turyści. Wszędzie pełno turystów. Wszystko zamarznięte. Jest mrozik. I te kuce, farma, wspaniały widok i mój cień, a za tymi właśnie górkami porośniętymi trawą są przepiękne fale i mam nadzieję, że niedługo uda mi się je Wam pokazać. Padał grad, zobaczcie grad, fajne małe kuleczki, ale na pewno nie fajnie nimi oberwać. Sesja. Super moment ujęcie. Co prawda cmentarz i ten kościół, ale fantastyczne ujęcie, bardzo mi się podoba. Idę w poszukiwaniu fal. Przede mną tam daleko są fale. Ja jednak tam nie dojdę, ale po prostu fale są niesamowite, jest wiatr, przepięknie to widać, są naprawdę duże. O,
co naprawdę dużo i cały właśnie tutaj nasz ocean atlantycki w pełnej krasie pokazuje właśnie swoje spienione morze, swoje spienione właśnie fale. Nie no, bez sensu mówię, jak spienione morze, spienione fale, spienione morze. Ale zobaczcie sami, przepięknie to wygląda. Przecudownie. Jeszcze tam statek płynie. Ślicznie jest. Tak wygląda przyczepa do przewozu koni. Zobaczcie, tutaj zawsze tak jeden albo dwa konie. Chyba jeden, nie wiem, może na dwa to konie jest. Takimi właśnie przyczepami je przewożą. Właśnie nieraz widzieliście na filmie, jak w lato jadą konie. Tak, na dwa okienka są. Czaszka barania. Przede mną płot. I niestety nie będę go przedzierać się przez niego, skoro jest, to znaczy po coś stoi, ale chciałam wam pokazać właśnie konie. Chciałam do tych koni dojść, ale nie zauważyłam właśnie, że tutaj jest bramka pod prądem zresztą. Przepięknie, przepięknie jest. Halo, koniki! Idę do tego punktu, który widać przede mną, taka jakby wieża. Zaraz wam opowiem o niej trochę. Ale idę po mchu. Widzicie, tutaj jest mech. Oczywiście jest też i grad, nawet całkiem spory, można się zdziwić. A tu mamy chrobotka reniferowego, którego właśnie renifery jedzą w zimę. Teraz jest miękki, ponieważ jest wilgotno. W lato on jest suchy i wtedy go zbieramy właśnie jak jest sucho. Można z niego napary najróżniejsze robić. Poczytajcie sobie. Chrobotek reniferowy, na co działa, bardzo zdrowy jest. Ta górka właśnie tutaj znajdująca się, stworzona z tych takich kamieni. Są to tak zwane stare znaki drogowe. Kiedyś dawno temu, gdy były śnieżyce i nie było jeszcze tutaj takiej asfaltowej drogi, dawno temu, bardzo dawno temu, ludzie właśnie stawiali takie słupy, takie właśnie coś z kamieni zbudowane, po to, żeby oznaczyć sobie, którędy prowadzi droga, żeby zawsze móc do domu wrócić. I tam widzicie, stoi następny. Tam właśnie jest następny. I ich już teraz dużo nie ma, ale kiedyś było tego bardzo dużo. Są i koniki. I też jest piękny szarik, który do mnie idzie i nie wiem, co mi zrobi. Ale nie szczeka. To może nie jest groźny. Przyszedł, tak? Cześć, siema. Obwąchałeś, tak? Już powąchałeś? Zobaczmy konie. Wszystkie. O, idzie do mnie jakiś, idzie zobaczyć. Przywitać się. Widzicie, konie są fajne. One same przychodzą, one są ciekawe. I kto mi powie, że zwierzęta nie myślą? Jak się masz? Można cię pogłaskać, tak? Fajny. Ciebie też, tak? Siema. Cześć. Cześć. O, i malutki jest. Cześć. Ale wąchają, wąchają. Widzicie? Islandzkie konie są bardzo łagodne. Tutaj taki fajny, jasny, bardzo ładny konik. Dotknęłam prądu, poczułam. Ale młodziutki jest super. Śliczne, śliczne koniki są. My jedziemy dalej. Piękny widok, latarnia. Idziemy zobaczyć fale. Niesamowite są te fale. Przepiękne, jaka siła, jaka potęga jest w oceanie, zobaczcie. Jaki szum, dźwięk, w ogóle zapach tutaj tych wszystkich wodorostów. Próbuję przejść. Dość ciężko,
po tych kamieniach. O, właśnie wodorosty są. O, i nieładnie, plastikowe butelki. Nieładnie. Fajne. Jak dziecko. Samochodzik całkiem ładny. Wygodny, drogi. Fajnie można się przejechać. Ciekawy, ciekawy model. Co to za guzik jest tutaj? No, styl jazdy. Styl jazdy. Aha, i zmieniamy sobie styl jazdy tym guzikiem. No to całkiem ładnie, to jedziemy. Idę do miejsca, w którym płyty tektoniczne amerykańska i europejska schodzą się. Jedno z dwóch miejsc na Islandii, w których to widać. Znaczy nie na Islandii, tylko tutaj, bo albo w Reykjanes, albo w Thingvellir. I uciekam. A, okej, myślałam, że autobus z turystami przyjechał. Chyba tak, autobus z turystami przyjechał, także patrzę, tam jest mało ludzi, a z autobusu wysiądzie 50 osób, także mam nadzieję, uda mi się dojść, zanim turyści wejdą mi w ekran. Zobaczcie, my jesteśmy o tu. Tu mamy Amerykę, tu mamy Europę. Islandia właśnie tu jest, na przecięciu się tych dwóch płyt euroazjatyckiej i amerykańskiej. Niesamowite miejsce, nikogo nie ma. Sensacja, sama jestem na tę chwilę. Dosłownie na chwilę. A tu są te płyty, o których właśnie mowa jest. Tutaj mamy amerykańską płytę, a tu mamy europejską. Most międzykontynentalny. Reykjanes. Właśnie cały Reykjanes jest o tutaj i my jesteśmy właśnie tu, w tej części. Teraz jesteśmy w części amerykańskiej, po przejściu właśnie tego mostu. Widzicie, jest też część amerykańska. Tłumy ludzi idą zwiedzać, a ja uciekam przed nimi na dół, żeby wam pokazać z dołu, jak to wszystko właśnie wygląda. Ostatnio jak tu byłam, to jakoś się łatwiej tu schodziło. O Jezu! Ludzie zaorali, jest jeszcze gorzej jak było. Zobaczcie, księżyc. Pięknie jest. Także jeszcze raz wam pokazuję, tu jest płyta amerykańska, płyta tektoniczna, europejska. I na tym właśnie nasze kontynenty stoją. I to można zobaczyć na Islandii, te płyty są właśnie na powierzchni ziemi, a tak to te płyty są w oceanie i niestety ich nie widzimy, słynny rów mariański. To wszystko są płyty tektoniczne, rowy i właśnie tu do Islandii parę razy w roku przyjeżdża ze Stanów osoba, która zajmuje się, jest geologiem takim oceanicznym i zajmuje się tymi płytami właśnie w oceanie.
I ta osoba przyjeżdża tutaj co parę miesięcy właśnie badać te płyty, bo tylko na Islandii te płyty są, znaczy te rowy, no te właśnie tektoniczne struktury, bo już nie wiem jak to nazwać, bo się nie znam. To wszystko jest właśnie tylko na Islandii, na powierzchni ziemi, że można po tym chodzić. Wszystko wygląda na bardzo potężne, a samo miejsce przypomina księżyc. Zobaczcie, piasek wulkaniczny, popioły czarne. Tak właśnie wygląda Islandia. Ona ma czarne plaże. Jest kilka plaż, które są jasne, z białym piaskiem, ale to są po prostu chyba jedna plaża jest. Jedna nazywa się Czerwona. Także jak widzicie, to jest taki pył. Mogę wam pokazać. O. Przypomina to nawet magwam, powiem szczerze, także mam nadzieję, że makowca nikt z tego nie robi. No, jedziemy sobie właśnie drogą i zobaczcie, jakie para, jaka para gorąca, tam widać latarnie. Gorąca para z geotermalnych właśnie, z geotermalnego miejsca, z którego wodę gorącą się wydobywa, która na Grindavik i chyba do Keflaviku jest wysyłana, bo ja nie wiem dokładnie, ale to jest właśnie miejsce niedaleko Blue Laguny i tutaj jest właśnie cała taka elektrownia wodna. Zobaczcie, lawy. Jedziemy właśnie między lawą, która jest tutaj troszeczkę starsza, nie jest taka zielona jak była wcześniej, ale w lato ona jest bardzo zielona, przepięknie to wygląda. Te całe właśnie tutaj Reykjanes jest pełne, pełne właśnie lawy. Przepiękne miejsce. Latarnia morska w Reykjanes. I tutaj mamy, zobaczcie, pomnik. To mnie zaciekawiło, ja nawet nie wiedziałam o tym. Pomnik pingwina. Pomnik ostatniego pingwina znalezionego na Islandii. Ostatniego, którego znaleziono tutaj w roku 1944. I właśnie przed chwilą przeczytałam, że pingwiny mieszkały na Islandii do właśnie roku 1800, zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam. Tutaj są takie tablice właśnie, na których to wszystko jest napisane. I tak, do roku 1830 i wtedy właśnie aktywność wulkaniczna zmniejszyła populację tych pingwinów. Także jest to bardzo ciekawe. Ja nie wiedziałam o tym, że pingwiny zamieszkiwały dawno temu Islandię. Zobaczcie, jakie piękne fale tutaj są. Miejsce wyjątkowe, naprawdę. Przepiękne skały, mewy. Tam w oddali widać klify. I teraz, gdyby tutaj było plus 30 stopni, to byłoby to wręcz egzotyczne miejsce, ale niestety, kochani, jest koło 0 stopni. I gdyby tutaj wpaść do tej wody, to byśmy niestety zginęli na miejscu w ciągu może minuty, dwóch najdalej. Kolory, które dziś są na Islandii, są niesamowite. Jest przepiękny dzień. Cudownie jest. Tutaj jest kamień lawowy. Takich kamieni jest też dużo na Islandii. I to pochodzi właśnie z wulkanu. One tak sobie tu leżą przez tyle tysięcy setek lat. Może nie tysięcy setek, ale przez setki lat to wszystko tu leży. Te kamienie są bardzo ostre. Ale tak właśnie wyglądają kawałki lawy już po stygnięciu oczywiście.
przepiękne fale. I ta góra nazywa się Kart, czyli facet. I gdzieś tutaj jeszcze musi być baba. I w sumie to może byłoby dziad i baba. I to są dwa trole, które zostały zamienione w skały. Tutaj właśnie zobaczcie, jak wygląda lawa. Tak wygląda już po zastygnięciu, ale tak właśnie wygląda ziemia. Całe właśnie są połacie tego, zobaczcie ile tego jest. Są po prostu, Islandia jest terenem, miejscem właśnie lawowym, wulkanicznym. A tam w oddali, gdzie ta para jest, to właśnie się przed chwilą dowiedziałam, że tam produkują wszystkie chmury, które widzicie tutaj na niebie. Jeszcze raz zobaczcie na widoki, przepiękne fale i to słońce, które jest dzisiaj, jest niesamowite. Tam widać bardziej te klify i fale. Dużo fal dziś jest, dla was też oczywiście. Idziemy w nieznane. Jeszcze tu nie byliśmy. Ciekawe miejsce, nie wiem gdzie dojdziemy. Idziemy przez właśnie lawy, góry i doliny. Zrobiło się nawet dosyć ciepło. Jak na tą porę roku, to wam powiem, że jestem zasapana i jest mi gorąco w moim właśnie islandzkim swetrze. On bardzo grzeje. I doszliśmy nad jakąś lagunę. Nie nad Blue Lagunę, ale na jakieś oczko wodne. Słuchajcie, właśnie doczytaliśmy się, że tu dawno temu był basen. Basen, w którym, do którego woda wpływała solona, czyli woda morska, wpływała tutaj właśnie do tego miejsca. I przez to, że to jest teren geotermalny, woda była podgrzewana do 15-20 stopni Celsjusza, nawet do 26. I ludzie używali tego do pływania tutaj, także słuchajcie, to jest wspaniałe, po prostu wyobraźcie sobie, jest zima, śnieg, a wy idziecie, mieszkacie sobie na farmie, a idziecie sobie popływać do oceanu, który jeszcze na Islandii ma 20, powiedzmy, stopni. No przepiękne, przepiękne natura właśnie tu porobiła rzeczy dla ludzi. Jako że sezon na zorzę polarną jest na Islandii, ale zorzy za bardzo nie ma, ponieważ od 11 lat jest jej bardzo mało, nie było tak mało jej właśnie jak jest teraz, prawie w ogóle jej nie ma, to możecie sobie obejrzeć zorzę na tym zdjęciu, a przed nami jest Reykjanesviti, czyli latarnia morska, pierwsza na Islandii, która jest oświetlona, która miała po prostu światło w sobie, w środku, także to jest jako ciekawostka. Kochani, dla was się poświęcę i wchodzę na tę górę, która dosyć stroma jest, ale w sumie nie jest duża, także spokojnie będziemy wchodzić i podziwiać widoki. Zobaczcie, jaki widok przed nami jest z Karpa. Trzeba bardzo uważać. Wow! Nie ma co ryzykować, można spaść, przepaść, że to nie jest zabezpieczone, jest wiatr u góry, ale jest pięknie. Już za sam widok lajka zostawcie, bo zobaczcie jak cudownie
Widać stąd fale głębi oceanu, potęgę oceanu, jak te fale rozbijają się, jaka jest właśnie moc wody, jak to jest niebezpieczne. Jak niebezpieczną jest w ogóle praca ludzi, którzy pływają. No, jesteśmy już właśnie, zaraz będziemy jechać. I chciałam wam powiedzieć, że bardzo dużo Polaków jest. Jest dzisiaj niedziela. Wszyscy po pracy pojechali się zrelaksować, także plus im za to. Tak jak ja wam zawsze mówiłam, jak walczyć z depresją. Trzeba po prostu wychodzić, coś robić, działać, a nie siedzieć i pić. Także ci ludzie są mądrzy na tyle, że wyszli z domu i zwiedzają i nabierają pozytywnej energii na następny tydzień. Idziemy do miejsca, w którym na Islandii produkuje się chmury. Chmury na cały świat i dlatego właśnie na niebie są wszędzie chmury. To wszystko pochodzi od nas z Islandii, z naszych geotermalnych źródeł. Widzicie, tak się produkuje chmury. Ale para wodna, deszcz. Deszcz pada na nas. Ale popadało. Nie ma to jak iść w chmurze wiatru. Ale to słone jest. Czuć sól. Niesamowite. Świetnie jest. Zobaczcie, jaka chmura. Nic nie widać. Uwaga, gorące. Wow. Muszę przetrzeć ekran, bo deszcz pada. O, świetne. O, zapachy też, siareczkę czuć. Zobaczcie, tam są takie belki jakby. To była dawno temu ścieżka, którą można było przechodzić, ale podczas erupcji w 2006 roku niestety ziemia się tak ruszyła, że w tej chwili mamy tutaj tą parę i para, to jest para wodna, ale kochani, tu chmury nie powstają. Ja tylko tak powiedziałam, żeby zrobić sobie żart. Także mam nadzieję, nikt w to nie uwierzył. Nie wzięliście tego poważnie. Tu nie powstają chmury. No, ja jestem cała mokra. Ubranie mokre. Bez spodni przeciwdeszczowych się nawet tu nie wybierajcie. Ten dźwięk, który słychać, to nie jest dźwięk samolotu. To właśnie jest ta para wodna, która się tak wydobywa. Ja się z wami już teraz żegnam w tym filmiku. Jest długi i fajny. Mam nadzieję, podobał się wam. Subskrybujcie mój kanał. Klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Lajka poproszę również. I to jest na tyle. Trzymajcie się. Cześć.